te pieniądze mogły pracować, jaka zupełnie inna byłaby relacja i jakie wyższe wpływy do budżetu, z podatków chociażby, prawda? Albo rozwój inwestycji i wtedy możliwość wchłaniania bezrobocia z rynku. Natomiast jeżeli to tak wygląda, ponadto rząd zakłada również, cóż, nie mogę słuchać tego właśnie hasła, innowacyjną gospodarkę, która ma się opierać na wysokiej technologii. Ja, proszę Państwa, powiem tylko taki przykład, że przyszedł do mnie człowiek, który ma 50 wynalazków opatentowanych i to w zakresie infrastruktury miast, które powodują o wiele tańsze usługi, na przykład wodociągowe, inne, prawda, takie. I nie można tego wprowadzić, bo jest taka procedura, że nawet przy wykorzystaniu tych środków unijnych, których przecież chodzi o to, żeby je tak wykorzystać, żeby one efektywnie działały. No to on mówi, że na etapie projektowania chociażby wodociągów nie można wprowadzić tych innowacji, ponieważ zamawia się typowy projekt. A w tym projekcie w ogóle tych innowacji nie ma, bo projektanci z nauką nie bardzo się tutaj kontaktują i to idzie typowy projekt. W momencie przyjęcia projektu do takiego projektu europejskiego nie ma już możliwości wprowadzenia zmian właśnie tych technologicznych ulepszających ten projekt i obniżających wartość, czyli koszt tego projektu, nieraz o połowę, ponieważ przyjęcie takiego projektu nie zezwala już temu beneficjentowi, żeby on dokonywał jakichkolwiek zmian, bo najwyżej mu się nic nie da. Mimo, że on by oszczędził połowę tych pieniędzy, które trzeba wydać. No i tak wygląda ta, prawda, innowacja, jeżeli chodzi o gospodarkę. Ja nie wierzę w to, bo my o tym mówimy od lat 30, jak tylko pamiętam o technologii w gospodarce, a tej technologii jak nie widać, tak nie widać. I tutaj też są takie bariery sztuczne, które nie zezwalają właśnie tej technologii i nauce wejście do realizacji tych przedsięwzięć o wysokiej technologii. A ja chciałem jeszcze powrócić do jednej sprawy. Mówiła Pani o założeniach makroekonomicznych, budżetowych w skali państwa. Jak one przekładają się na szczebel samorządowy? No one się tak samo przekładają na szczebel samorządowy, bo jeżeli jest przeszacowanie dochodów budżetu państwa i wpływów z podatku PIT-u i CIT-u, to my jako samorządy dostajemy właśnie ułamek z tych dwóch podatków. Jeżeli on będzie niższy, to automatycznie nasze finansowanie będzie niższe, a my przecież finansujemy jako województwo bardzo poważne społeczne przedsięwzięcia, takim jak mówi zdrowie, Pani, prawda? O województwie chociażby wielkopolskim, ale to wszystkie województwa, to jest ogólnie w Polsce. No chociażby zdrowie, prawda? Oświata, zdrowie, no to my finansujemy, to są bardzo ważne rzeczy, drogi i tak dalej. Dalej, no dług, państwowy dług publiczny, no proszę Państwa, no to jest następne założenie, które jest nie odzwierciedla rzeczywistości. Rząd założył, że dług publiczny wzrośnie oczywiście z 669 do 921 w 2013 do 921 miliardów. Czyli będzie wzrost. I my będziemy się utrzymywać przez te 4 lata w takim stabilnym deficycie budżetowym i wzroście długu publicznego do PKB. Jakie to rodzi niebezpieczeństwo? Otóż ponieważ jesteśmy poważnie zadłużeni w instytucjach zagranicznych i stale się jeszcze zadłużamy, to niestety ranking nasz, ten kredytowy, zaczyna się chwiać i wtedy emitowanie obligacji jest o wiele bardziej niekorzystne dla państwa niż jak ta sytuacja jest prawidłowa, prawda? Ja muszę powiedzieć, że chociażby przy założeniu długu publicznego, który też jest zupełnie nierealny, bo co inne dane są w NBP
i inne dane są przedstawione w wieloletnim planie finansowym. A to są dwie instytucje państwa, które niejako odpowiadają za realność tego, co się wprowadza do jakichkolwiek rozwiązań czy do planowania. I muszę powiedzieć, że na 2010 rząd zakłada 669, natomiast NBP już mówi o 792, do tego dochodzi 83 miliardy z ZUS-u. Nie jest również tutaj dług, na przykład dług NFZ-u dopisany do tego długu, nie jest dopisany dług funduszu drogowego, a my przez tworząc takie fundusze, proszę państwa, jako osoby prawne, rząd daje im taką możliwość, że one mogą się zadłużać także w instytucjach zagranicznych. I na przykład ten fundusz drogowy zaciągnął 600 miliardów przecież długu na drogi. I tego się nie wlicza do długu. No, jeżeli rząd pomija takie istotne pozycje, no to my nigdy realnie nie będziemy wiedzieli, aż momentalnie gospodarka się załamie. No i wtedy będziemy wszyscy mówili, a skąd to się wzięło? A to się wzięło właśnie z takich założeń nierealnych makroekonomicznych. I nie odzwierciedlania tego, co faktycznie jest. Dalej rząd, widząc, że no niestety przy liczeniu długu publicznego, a przecież dług NFZ-u zgodnie z założeniami i obliczaniem długu przez Komisję Europejską jest wliczany do długu państwowego, natomiast my go nie wliczamy. No to jest takie udawanie czegoś, czego nie ma, prawda? Próbuje się również, żeby nie pokazywać tego długu ZUS-owskiego, takiego wysokiego, zmiany w odprowadzaniu składek do OFE, prawda? Czyli powiedziano nam, że te nasze pieniądze będą pracowały, one przestają pracować, bo zostaną w ZUS-ie na 2 lata. Nie wiadomo jeszcze, czy to zostanie wprowadzone, czy nie, ale takie są założenia, że to ma zostać wprowadzone. Budzi to ogromne kontrowersje w Polsce. W ogóle no, inna dyskusja jest o prowizji, jaką biorą OFE. I tutaj, gdyby obniżono tą prowizję, prawda, i te pieniądze by lepiej na siebie zarabiały, a także mogłyby wesprzeć inwestycje krajowe, no to tego się nie robi, natomiast próbuje się zamrozić te pieniądze z powrotem w ZUS-ie. Na jakim oprocentowaniu, tego nie wie nikt, bo na razie jeszcze rząd nie raczył nas o tym w ogóle powiadomić. Ponadto, proszę państwa, proponuje się zmianę w naliczaniu rent. W naliczaniu rent. Na czym ta zmiana będzie polegała? Ta zmiana oczywiście będzie polegała na tym, że renty będą niższe, bo będą obliczane tak jak według tego, jak obliczane są emerytury, czyli trzeba będzie te okresy przepracowania i o tyle będzie niższe, ponieważ rząd doszedł do wniosku, że emerytura nie ma być konkurencyjna do płacy, tylko powinna być stosunkowo niższa, żeby ten rencista, który nieraz nie może pracować oczywiście, bo jest niepełnosprawny i nie jest w stanie podjąć żadnej pracy, jednak starał się wejść na rynek pracy. Przy likwidacji wszystkich zakładów dla niepełnosprawnych, przy zniszczeniu właśnie tej całej infrastruktury gospodarczej, która pracowała dla niepełnosprawnych, w tej chwili proponowanie takiego rozwiązania, no znowuż niestety uderza w tych najuboższych. Ale można by wymieniać te wszystkie skutki, jakie my poniesiemy, prawda, czyli te książki, węgiel droższy, prawda, niższe te renty, emerytury, no, renty niższe. Także oczywiście proponuje się zmianę w emeryturach wojskowych. To już we wrześniu wejdzie. Wczoraj pani minister Kopacz zapowiadała reformę służby zdrowia od września. Co prawda nie chciała zdradzić, jakie te założenia będą, ale twierdziła, że ten rząd, jeżeli chodzi o
działalność nadprzyrodzoną nie ma szczęścia. I to ja potwierdzę. Nie ma szczęścia, bo przez ten rząd na to państwo właściwie spadają same plagi. Same plagi. No. Same plagi, jak niepowódź, katastrofa. Klęska i jedna, goni druga. Klęska, tragedia, klęska goni klęska. No więc jak się jest takim pechowcem, to trzeba to zostawić. Z owcem czy pechowcem, żeby... No właśnie, jak się jest takim pechowcem i samemu się to stwierdza, że się jest takim pechowcem, no to trzeba się poddać po prostu, bo naprawdę społeczeństwo już więcej tych plag nie zniesie, bo to jest naprawdę coś przerażającego, co się dzieje, chociaż...